Ciemneczko, dzisiaj sobie odłubałem trochę filterek powietrza. To wszystko sobie wisiało jak było wtedy. Jest dokupiona rurka gumowa. Opaska już jakaś tam jest znaleziona. Jest dalej kawałek rurki. To jest 50. No i czeka tutaj na połączenie. Tu jest dalszy kawałeczek rurki. Ponacinałem sobie w paru punktach. Zacisk zrobiłem. Kupiłem ten filterek dzisiaj w rolniczym, taki uniwersalny. Zobaczymy, jak będzie zdawał egzamin. To od dołu ma takie słoneczko. Niezbyt mi się to podoba, ale jak będzie robić robotę, to zostawię. Nie będę się czepiał. Zmieniłem od razu sobie nakrętkę, bo tamta to taka na dwie nitki, to mi się strasznie podobała. Gdzieś się na kopach wywaliłem. Bo takich nakrętek to raczej nie użyłem nigdzie. Musiałem zrobić mocowanie. Ono jest trochę na tulejkach. To są trzy śruby od pompy wody. To mocowanie jest tak zrobione, że jest na pompie. Przy wymianie pompy trzeba będzie to zdemontować. Położyć na bok, wywalić pompę i skręcić z powrotem. Szlauch od cieczy chłodzącej został skrócony o 4 cm, bo się nie mieścił, prężył mi, przeszkadzał, a po skróceniu mamy taką fajną przestrzeń, że można śmiało tam jeszcze browara wcisnąć i jechać na pole. Mocowanko jest, zostało. Tutaj wymaga jeszcze połączenia kolankiem 50. Tutaj opaseczkę muszę kupić. To wszystko dzisiaj ze szrotu. Zajechałem, 5 minut zabrałem co trzeba. Poskrobałem i tak to już jest. Całość mieści się pod maską. Takie było założenie. Obawiałem się tej przeróbki, bo miejsca to tak było na styk. Ale jest git. A czasami wychodzi shit. Mamy tutaj miejsce tak troszkę. Nie owadza, nawet jakbym chciał. No nie no, kabinka się przyciśnie, nie będzie tak latać. No i z góry ze 2 czy 3 cm jest przestrzeni. Także on sobie tam siedzi. Ciekawe, jak będzie wpływał ten wentylator, ciepłe powietrze na ten filtr, ale myślę, że będzie... Nie będzie to za bardzo wpływało. Bo to będzie zasysane gdzieś tak, tutaj. Tak. No a tu będzie coś tam wiało, nie? No, jak coś będzie wiało, to się uszykuje płachtę, zasłoni kawał blachy i... Albo tu się pociągnie taki blachy paseczek. No nie wiem, coś wykombinuję. Blachy sporo mam. To te mocowania, rury gumowe i ta podstawa filtra, którą szukałem jakiś czas. One są dosyć drogie. Wszystko kupiłem za 3 dyszki. Przemyję, kupię sobie filterek, założę. I powinno to jeszcze hulać. Same te złącza, o, bo to jest na 50 klucz. To nie wiem, one po 20 są złotych, 30. Także dwa razy bym musiał kupywać. Plus to około 200 pewnie złotych. Z tym pieprzonym bypassem. No i dobra. Dziura zaślepiona. Zaślepka z podłogi z Passata. Dwie śrubki. Taka priowizorka. Jak będę miał czas, to zalepię to jakimś silikonem. Włożę jakiś korek, żeby to jakoś wyglądało. Na razie niech tak sobie leży. Jest dociśnięte. Powinno siedzieć. I taka to jest dzisiaj robota. Drążek pomierzyłem, potem sobie policzę jego kąt. Będę musiał sam sobie uskrobać drążki i do zwrotnicy. Bo te co są kupne, to są wszystkie zbieżne, a ja potrzebuję rozbieżnego. Także dupa zbita. Pompa se czeka. Dzisiaj byłem w sklepie rolniczym. Dosłyszałem dobre opinie od łoczkowych.
takich przeróbkach, że ludzie mają ciszę, spokój, komfort, ale jak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Lampeczki są też porobione. Dwa przewody zostawiłem, nie wiem po co. Coś wymyślę. Może jakiś szperacz. Pewnie na LEDach, bo przekrój jego jest taki, no jak to powiedzieć, no nie za bogaty, no cholera. A może dwa złącze, dwie żyły. A może pomyślę w ten sposób. Dobra. To są takie lampeczki. Hamulczyk też podłączony, że zaświeca. Kurna. Dobrze spojrzałem, bo ja muszę akumulator odłączyć, bo tu wszystko wisi. Jeszcze się ujara mi ten warsztat kiedyś. Przez takie wiszące farfocle. No. Także tak dzisiaj sobie podumałem chwilę. I powoli czas finiszować ten ciągnik, bo to trochę się przedłuża. Ja nic innego nie robię, jak siedzę przy nim i coś tam udaję, że robię. Te gniazdo chcę wykorzystać, co było stare. Tutaj dwie śrubki sadzę nowe, bo tak zarzwiały, że nie mogę odkręcić. Musiałem przewiercić na drugiej stronie, w jednej. Tutaj w ogóle na większy. Zrobić nowy gwincik. Kręcić śrubkę. I powinno to jeszcze chodzić. To jest oryginał. A nie chciało mi się nowego kupywać. Skoro można stary naprawić 5 minut. Znajomy kupił sobie łożysko do piły. To jest łożysko na wał. Kurna mać, nic tu nie widać. A może tak będzie? Nie? Napis świadczy, że to już jest coś podejrzane, bo chyba oryginał taki nie ma, takiego nadruku dziadowskiego. No nie wiem. Ogólnie łożysko ładnie wygląda. O. No dobra. Wędruje to tu. Może jutro mu to złożę. Podobno straszny deficyt w sklepach z tymi piłami. Ludzie czekają parę miesięcy. Podrożały. Sporo. Także budowlańcy mają trudne zadanie do wykonania. Pustaka nie przetniesz. Będą musieli odkurzyć sobie siekiery. I w ten sposób sobie radzić. Nie ma części, nie ma w ogóle pił. Jest bieda. Nawet zaworka mi do gaźnika nie załatwił. Bo mówił, że niedostępne są i dupa. Tak samo jakaś śruba, jakieś łożyska. Podejrzewam, tych części będzie coraz mniej. Ludzie będą trochę szanować te sprzęty. A nie, po robocie weźmie to piłę. Zobaczy, czy borty otwarte są na samochodzie z tyłu. Pierdolnie z góry. Ręce obetrze, usmarcze się. Jedzie do domu taki robotnik. A to piłę trzeba umyć, obczyścić, sprawdzić, posmarować. A nie potem. Wał rozklekotany, nie działa, roboty nie ma. I on się cieszy. A szef zagryza zęby. I potem łożysko musiał zrobić pewnie z dwa kursy do Ostrołęki. To masz już 60 z domu i do mnie, i do Rzekunia. No, po głupie łożysko musiał narobić ze 150 km. Jeszcze nie wszystko kupił. Także szanujcie sprzęty, jakie tam macie, bo kiedyś może być bieda i trzeba będzie robić rękami albo siekierami. Na razie.